całki, całeczki. Ten dział akurat chyba jest takim najstraszniejszym na papierze z opowieści, bo wiele ludzi oczywiście mówi, że całki są jakieś przerąbane, nie wiadomo co to jest, ale oni są zwykłymi parmazoniarzami. Ale czemu tak jest? Skąd to wynika? No tu jest pewien spory problem. Generalnie z tymi całkami jest tak, że one chyba są na każdych studiach, jakie są. Nieważne gdzie pójdziecie, czy pójdziecie na jakąś informatykę, prądownictwo, czy jakiś inny kierunek, każdy gdzie jest jakkolwiek matematyka, prawdopodobnie będzie miał tą analizę i te całeczki. No i tutaj jest problem, bo wiadomo, generalnie całki nie są trudne, nie oszukujmy się. No ale to wszystko zależy, kto z tymi całkami ma do czynienia. Bo mamy różne grupy ludzi na studiach. To jest jeden worek, to są jacyś ci ludzie, tacy ogarniacze, jakieś takie, nie wiem, mega dobrze ogarniający matematykę, znający podstawy, tam pewnie mieli z 90% na matematyce rozszerzonej na maturze i oni totalnie ogarniają i dla nich to jest po prostu S. No to jest mega proste. Potem jest ten taki typowy wór normalnych takich ludzi, którzy tam na chillu sobie podeszli do matury, nie napisali jakąś źle, miarę ogarniają matematykę, wiedzą mniej więcej co jest wavy, dla nich to jest takie, no w porządku do ogarnięcia. Ich jest prawdopodobnie najwięcej. No, ale potem jest ten taki ostatni worek, najgorszy, to są jacyś humaniści, ludzie, którzy byli na humanie, w ogóle nie mają nic wspólnego z matematyką, byli na jakiejś budowlance, poszli teraz na studia i w ogóle nie wiedzą za nic o co chodzi w matematyce. No i oni tutaj rodzą problem, bo w momencie, gdy ty ledwo wiesz co to jest funkcja liniowa, jedyne co umiesz zrobić, no to policzyć miejsca zerowe funkcji kwadratowej z delty, nie masz w ogóle pojęcia o matematyce, nagle wchodzisz na studia i ktoś ci rzuca jakąś całkę, że masz policzyć jakieś całki, nawet najprostsze, no to ty masz takie, ja pierdolę, o co chodzi przed oczami. No i właśnie wydaje mi się, że ci ludzie taką największą famę puszczają o tych całkach, to oni płaczą w internecie i to z nimi jest ten problem, a tutaj ta większa grupa ludzi już coś tam ogarnia, raczej nie powinna mieć z tym problemu, jeżeli dobrze to wytłumaczymy. Generalnie, żeby wiedzieć o co chodzi w całkach, musimy wiedzieć jedną podstawową rzecz. Czym jest pochodna i o co chodzi z pochodnymi? Tutaj nie będę się zagłębiał w ten temat, no bo od tego jest oddzielny materiał, polecam go zobaczyć, jest bardzo fajny, też prosty, dla debila, przejrzysty. No ale jak już wiemy czym jest pochodna, no to teraz czym jest całka? Całka brzmi, no całka, coś całego, nie, nic z tych rzeczy. Generalnie to jest tak, tutaj mamy jakąś funkcję f od x, no i z niej wyciągamy pochodną, przechodzimy do f od x, prim. To jest nasza pochodna, z funkcji przechodzimy na pochodną. No i teraz czym jest całka? No całka to jest po prostu proces odwrotny, z pochodnej przechodzimy na funkcję, no tak w grubym skrócie. Co będziemy robić. I teraz jak wygląda całeczka? Całka wygląda to jest takie S, nie wiem, troszkę przekręcone, troszkę taka klamerka, cokolwiek, no nie wiem, dziwne. No i potem zapis naszej pochodnej, którą będziemy zamieniać w zwykłą funkcję. Na przykład powiedzmy najprostszy możliwy klasyk gatunku 2x, no i dx. Tutaj ważne, ten dx zawsze tu musi być, wiadomo, może potem być jakiś dt, d coś tam, no to zależy generalnie od zmiennej, po której działamy, ale w najprostszych przypadkach zawsze gdzieś tam będzie po prostu to dx. No i teraz jak rozwiązać taką całeczkę? Prosta całeczka, to się nazywa całka nieoznaczona. Czemu nieoznaczona? No bo nie ma tu żadnych oznaczeń. Prost. Generalnie mamy jeszcze całki oznaczone, do tego przejdziemy później, no ale to takie, które na przykład tutaj są jakkolwiek podpisane, mają jakieś fajne liczby. No i dobra, teraz jak rozwiązać taką prościutką całeczkę? Tak mieliśmy tutaj na rysunku, na schemacie. Co robimy? Z pochodnej przechodzimy w funkcję. Widzimy, że to jest nasza pochodna. 2x, x. To jest nasza pochodna. I z jakiej funkcji możemy uzyskać taką pochodną? No jeżeli ktoś już bardziej zna pochodne, no to wie, że 2x x powinno mu od razu skoczyć, że x kwadrat pochodna z tego daje nam 2x. No i tutaj widzimy, że jeżeli już to wiemy, to widzimy, możemy po prostu napisać, że to jest po prostu x kwadrat, ale w całkach nieoznaczonych ważne jest przede wszystkim to, żeby nie zapominać o czymś takim plus c. Czym jest to c? C, skrót od constans, z angielskiego stała, czyli to ma być po prostu jakakolwiek losowa liczba. Czy to, nie wiem, plus 5, plus 7, minus 42, plus 69, cokolwiek. Dlaczego tak jest? No zobaczmy na takie funkcje. X kwadrat plus 5, x kwadrat minus 1, x kwadrat plus 69, no i powiedzmy sam x kwadrat. To są nasze jakieś funkcje. Jeżeli teraz chcielibyśmy wyciągnąć pochodną, no to widzimy. Tego będzie 2x, tego też będzie 2x, tego też będzie 2x i z tego też będzie 2x. No i tutaj widzimy, że no, jak dobrze wiemy jak działają pochodne, no to z tego 5, minus 1, 69, to jest stała, to jest wyraz wolny. Z tego pochodna jest 0 po prostu. Więc my nie wiemy z której funkcji wychodziliśmy, czy wychodziliśmy po prostu z x kwadrat, czy z x plus 5, czy z x kwadrat minus 1, no tego nie wiemy. Dlatego zawsze licząc całkę nieoznaczoną, po prostu trzeba dać to plus c. Tak, dla ścisłości. No i teraz taka zależność też w prostych całeczkach, jak na pochodnych było. Jeżeli mielibyśmy teraz taką funkcję 2x plus powiedzmy 3x kwadrat, no oczywiście dx, to liczenie całki tutaj wcale nie jest jakieś trudniejsze. Bo na dobrą sprawę, co możemy sobie zrobić, no po prostu rozbić to na dwie całeczki. Całkę z 2x, x, no i z tego co mamy po plusie też 3x kwadrat, x, no
Tutaj też trzeba całkę walnąć. O, nie taki ptaszek, taki ptaszek. No i teraz jak to już rozbijemy, możemy tak rozbić, bo tu jest plus, plus, minus, obojętnie. Jeżeli jest mnożenie, na pewno nie, ale plus, minus, można zawsze sobie rozbić w ten sposób. No i teraz co z tym robimy? Po prostu liczymy oddzielnie. Z 2x, no to wiemy, że to jest x kwadrat, bo już to mieliśmy wcześniej. Potem z 3x kwadrat, no to i też musimy znowu się zagłębić, pomyśleć. 3x kwadrat. Jaka funkcja może dawać nam taką pochodną? No, to sprytniejsi pewnie się domyślam, że tu będziemy mieli x do trzeciej. No bo jeżeli mieliśmy x do trzeciej, 3 spadało tutaj przed, no i wykładnik spadał nam o 1. I tu będziemy wiedzieć, że to jest x do trzeciej. No i teraz znowu musimy dać to c. Wiadomo, tutaj mamy jedną pochodną, znaczy tutaj mamy jedną całkę, drugą całkę. To by było tutaj, że plus c, ale to plus c, 2 plus c to jest po prostu znowu plus c. To jest koniec końców to samo. No i to jest tutaj pięknie rozwiązanie naszej całeczki. No wiadomo, to co my tutaj robiliśmy, no to było takie trochę kombinowanie, takie próbowanie, myślenie, co z czego wychodzi. Ale problem jest taki, że jeżeli większe się robią liczby, no to potem było to troszkę trudniejsze. Dlatego, no jest odpowiednia karta wzorów, taka tutaj, no i są wszystkie te wzory pokazane, co robić i jak. No i z nich zawsze trzeba będzie korzystać, trzeba je w miarę znać, ale to może kiedy indziej. W innym materiale, jeżeli będziemy na przykład całkować przez części, albo całkować przez podstawienie, dwa najprostsze sposoby rozwiązywania całek, najpopularniejsze, zawsze wykorzystane, ale od tego będą osobne materiały. W sumie jakby to oglądacie, to pewnie już i tak są. No ale teraz mamy coś takiego jeszcze jak całka oznaczona, czyli tak jak mieliśmy wcześniej. Powiedzmy, że cały czas pracujemy na tej pięknej naszej całeczce 2x dx. No i powiedzmy, że chcemy ją oznaczyć od 0 do 1. Czym na dobrą sprawę jest to oznaczenie? No, tu jest bardzo fajna właściwość całek, która no jest przede wszystkim kluczowa, jeżeli chodzi o jakieś wykorzystywanie ich w praktyce, czyli liczenie pola pod krzywą. Narysujmy wykres. Mamy tutaj wykres, funkcja 2x plus minus, no i mamy od 0 do 1. I co to znaczy? To znaczy, że chcemy policzyć pole od x równego 0 do x równego 1. Powiedzmy, że gdzieś tutaj jest, no i teraz policzy się nam pole pod tą krzywą, pomiędzy naszą właśnie krzywą, a osią ox. Tutaj bardzo trywialny przykład. Mamy no 2x, to jest funkcja liniowa, tutaj no widać, że to jest trójkąt i każdy mógłby to policzyć ręcznie. I tutaj policzylibyśmy sobie odległość tego słupka, no tylko, że tu jest 1, no to y będzie 2, czyli tu będzie odległość 2. Na x mamy od 0 do 1, czyli to jest 1. No i widzimy, że to jest taki trójkąt prostokątny. No każdy debil policzy to pole. To będzie 2 razy 1 razy 1 na druga, no czyli po prostu 1. No ale od tego też są całki. Nie wiadomo, prosty przykład. Zobaczymy potem na trudniejszym. No ale zacznijmy od tego. Musimy po pierwsze obliczyć tą całkę. Całka z tego oznaczona, no to po prostu będzie tak, jak mieliśmy wcześniej. X kwadrat, to jest nasza całka. Teraz co musimy z tym zrobić? Podać wartość 1, podać wartość 0 i obliczyć ich różnicę. Teraz jak to się tutaj zapisuje, tam będą takie nawiasy klamrowe, cyk, pyk. I tutaj przepisujemy to, z czego liczymy. I teraz co musimy zrobić? Podstawiamy naszą górną granicę, czyli jedynkę. No 1 do kwadratu to jest 1, minus dolna granica 0, 0 do kwadratu to jest 0. Koniec końców wychodzi nam 1. To samo pole. I teraz teoretycznie obliczyliśmy sobie fajnie pole pod tą krzywą. No ale to było proste. Pomyśl, co można zrobić teraz, jeżeli mielibyśmy taką całkę. 3x kwadrat, no dodać powiedzmy 5. I tutaj powiedzmy, że to jest całka od powiedzmy 3, 5. I teraz, jeżeli będziemy mieli ten rysunek tutaj fajnie, chcemy obliczyć pole pod tą krzywą. To będzie wyglądać gdzieś mniej więcej tak. No i teraz liczymy pole pod tą krzywą. Tutaj gdzieś mamy 3, tu gdzieś mamy 5. No i teraz tutaj musimy obliczyć pole pomiędzy osią OX, a właśnie naszą krzywą. Już widzimy, tutaj geometrycznie tego nie zrobimy tak prosto, no bo ta krzywa, ona jest taka, kurde, no nie jest prosta. Nie masz tutaj żadnego trójkąta, niczego. To jest taki, kurde, taki smooth. No nie da się tego policzyć w żaden sposób prosto matematycznie. Jest jeszcze taka metoda, nazywana całkami numerycznymi, która polega, że teraz byśmy wzięli sobie to i podzielili to na bardzo maluteńkie prostokąty, że wtedy przybliżając będziemy mieli praktycznie idealne pole. Będziemy bardzo małe przybliżać, no to wiadomo, że tam, jak zobaczymy sobie, tutaj mamy taką krzywą, podzielibyśmy to na prostokąty, albo nawet trapez możesz zrobić, no to tutaj gdzieś tam po prostu jest tam jakiś kawałek, którego nie złapiemy, ale to będzie bardzo mała odległość, bardzo małe pole, które z którego nie obliczymy. No a im mniejsze będą te prostokąciki, tym mniejsze te różnice tam właśnie będą. No czyli proste, na początku, co musimy zrobić? Po pierwsze, obliczyć sobie tą całkę. Więc liczymy oddzielnie. Całka z 3x kwadrat. Tutaj możemy skorzystać z tego wzoru, ale też możemy to rozkminić tak, jak rozkminialiśmy wcześniej, no to już widzieliśmy, że to po prostu będzie x do trzeciej. No i z 5x, jak dostać piątkę pochodnej? No wiemy, że 5x pochodna to 5, więc to po prostu musi być 5x. No i klasa. Mam obliczoną tą całkę. Tutaj nie musimy już dopisać tego c, bo ono nie ma znaczenia. No i znowu, piszemy te super kwadraciki, nawiasy kwadratowe, no i znowu nasz
upper bound i nasz lower bound. Z angielskiego górna, dolna granica. Polecam się nauczyć jego słownictwa. Warto wiedzieć wtedy. No i proste, co musimy zrobić. Podstawiamy piątkę i odejmujemy od tego wartość trójki. No i teraz jak małpa wystarczy podstawić 5 do trzeciej, dodać 5 razy 5, cyk pyk, odjąć znowu nasza wartość trójki, 3 do trzeciej, dodać 5 razy 3, czyli 125, dodać 25, to jest 150, minus 3 do trzeciej, dodać 5 razy 3x, znaczy 3 do trzeciej, dodać 5 razy 3, to jest 9, dodać 15, czyli, jeżeli się nie mylę, 24. Razem daje nam to 126. No i teraz oczywiście korzystamy z Wolfram Alpha, wpisujemy co tu chcemy, tak się zapisuje całkę dx, from 3 to 5, żeby mieć policzone, no i widzimy, że wychodzi 108. Czemu wychodzi 108? No właśnie się skapnąłem, jestem debilem. 3 do trzeciej to nie jest 9, tylko 27, więc tu musimy zrobić szybką poprawę. 3 do trzeciej to 27, dodać 5 razy 3 to jest 15, czyli teraz będzie ile? 42. Czyli koniec końców wyjdzie nam 108. No i widzimy, że tu jest 8, fajnie, spoko, tak dalej. No i generalnie Wolfram Alpha, jeżeli całkujecie, bardzo się przydaje, po prostu wpisujesz tutaj prostą całkę, którą chcesz, możesz jeszcze doprecyzować, czy chcesz oznaczoną jakoś tego, no i on ci tu wszystko rozwiązuje po kroku. No i jeżeli macie akurat analizę, no to co tu warto zrobić, no to kliknąć opcję step by step solution. Tutaj wiadomo, wypisuje krok po kroku, co się robi, wszystko ładnie, fajnie wypisane, ale tutaj niestety trzeba za to zapłacić. Ile? W tym momencie dla studentów, jeżeli kupicie na jeden miesiąc 6,5 funta, to troszkę to jest, ale akurat tak przed sesją złożyć się z trzema kumplami, można wtedy tam troszkę złamać prawo i poszerować to konto. Ja polecam, mega oddaję ta opcja, bo zawsze możesz sobie wpisać, zobaczyć co się dzieje, jeżeli czegoś nie rozumiesz i masz krok po kroku wszystko wytłumaczone, więc naprawdę taka inwestycja akurat oddaje. Niestety ten film nie jest sponsorowany przez Wolframa, ale mógłby, no ale niestety nie jest, żaden film na tym kanale nie jest sponsorowany, więc tak średnio jest on rentowny, ale robimy to z zajawki, żeby szerzyć miłość do matematyki, żebyście wy mieli prościej w szkole, z wszystkiego, no i żebyście stawali się mądrzejsi. Więc jeżeli chcecie, możecie dać subiksa, łapę w górę i napisać jakiś miły komentarz. I generalnie same podstawy całek tak wyglądają. No jak widać, nie jest to jakieś skomplikowane. Oczywiście wiadomo, trudniejsze przykłady są trudniejsze. Sami trzeba pokusić się o jakąś metodę całkowania przez części, całkowania przez podstawienie, ale o tym też będzie materiał, więc polecam je sprawdzić. No i tyle, trzymajcie się, cześć.